Dzień dobry. Z tej strony Mariusz. Chciałbym Was zaprosić na dzisiejszy film, w którym będę karmił ptaszniki niezwykłe. Zapraszam. To jest, proszę Państwa, Afonopelma hentii. Głodna. Historia z tym pająkiem jest taka, że kupiłem je, mam właściwie 3 sztuki, jako Afonopelmę moderatum, no i tak wyrosły sobie hentii. Masz hentii na jedzenie? Chyba nie ma, co? To jest, proszę Państwa, Pampobeteus vespertinus. Tego pająka otrzymałem w prezencie od pana, który ma małą wystawę latem w Łebie. Pojechałem na wakacje, zacząłem mu seksować pająki, no i dostałem w prezencie samiczkę. Tutaj, proszę Państwa, posiadam Citracanthus cyaneus, gatunek, który teraz jest trochę blady, ale jest jako dorosły osobnik. Będzie, tak jak nazwa wskazuje, cyaneus. Jeżeli się przyjrzymy, to już widać jakiś tam fioletowy poblask. Chyba że się nie przyglądamy, to go nie widać wtedy. A jak zamkniemy oczy, to już w ogóle wtedy nic nie widać. No i właśnie w taki sposób widzą pająki. Jak zamkniemy oczy i patrzymy w źródło światła, to jesteśmy w stanie określić, czy jest ciemno, czy jest jasno. Tak samo w nocy. Zamknięte powieki i wiemy, że jest ciemno. Więc pająki właśnie widzą w taki sam sposób. Tak jak my zamykamy powieki, to one tak widzą na co dzień. Odróżniają tylko kontury i natężenie światła. I tutaj, proszę Państwa, przedstawiać chyba nie trzeba, bo to będzie Pterinochilus murinus z gór Usambara, najbardziej jadowity, najszybszy i najbardziej grymaszący. Ej, no przecież Micha jest, panie. Gatunku murinus rodzaju Pterinochilus, bo oczywiście murinus jeszcze jest jeden, Ephebopus. Możemy wyodrębnić kilka odmian kolorystycznych. Tutaj, no, tak jak wspomniałem, Usambara, nazwa pochodzi od gór Usambara. Wyróżniamy także RCF, czyli Red Color Form. Ona żyje w tym samym rejonie co Usambara, więc podejrzewam, że są albo bardziej pomarańczowe, albo mniej i to tyle. TCF, czyli Typical Color Form, są to ptaszniki beżowe. Dark Color Form, czyli DCF, to są gatunki, które są, bardzo przypominają Pterinochilus hordatus, który jest czarny, praktycznie szaro-czarny. Także i DCF-y są właśnie czarne. Z tego, co posiadam odmianę, nie dość, że DCF, to jeszcze z rejonu Kigoma i z rejonu Mikumi. Czym one się różnią, dopiero zerknę, zobaczę, zorientuję się, jak znajdę, jak będą dorosłe dwa osobniki. Na razie są takimi podrostkami. I to jest jeden z najpiękniejszych gatunków z Afryki, Harpactera pulchripes. Jak to Afryka, pająk, który jest silnie jadowity, ale polecam go jako pierwszego pająka, którego wybierzecie jako jadusa, ze względu na to, że nie są jakoś wybitnie agresywne. Maluchy oczywiście, jak to większość, szybkie, no ale Psammopeus irminia też jest szybka. Poza tym, że jest dosyć łagodnie usposobiony, to jeszcze atrakcyjnie wygląda, także jeżeli macie chęć przejścia na silnie jadowite, no to polecam Harpactera pulchripes między innymi. I tutaj gatunek niepospolity Sericopelma sp. Santa Catalina. Wygląda trochę jak wagans, ale jednym się różni. Tym, że jako dorosła postać, przyjrzyjcie się na przedostatnią część odnóży. Ma takie pomarańczowe wzorki przypominające wzory, które możecie spotkać u
gatunku Psalmopeus irminia. I jak się przyjrzycie, te wzorki także są u Psalmopeus cambri. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdzie szumi, szumi woda i tratwa się rozpada. Posiadam pająka, do którego mam wiecznego pecha, a mianowicie Megaphobema mesomelas. Ile w życiu kupiłem tych osobników, tyle miałem samców. I ten też. Gatunek bardzo duży, oczywiście w momencie, kiedy osiąga dojrzałość. Bardzo fajny, aksamitne włoski na jego ciele sprawiają, że wygląda jakby był zrobiony z zamszu. No tutaj już kilka chwil po wylince, więc nie jest jakoś przepięknie wybarwiony. Ci spostrzegawczy na pewno już zauważyli, że nie ma jednego odnóża. Zablokowała mu się przy procesie linienia. Wylinka została na pająku. Jedynym sposobem, żeby mu pomóc, to było odrywanie odnóża, bo wylinki nie dało się zdjąć, a noga była pokrzywiona. Więc stwierdziłem, że pająk jak tylko stwardnieje po wylince, oderwę mu tą nogę, a ona w przeciągu dwóch, trzech wylinek zregeneruje się całkowicie i nie będzie do odróżnienia od zdrowych, które już tam zawsze były. Także jeżeli ktoś ma samiczkę, której by nie chciał mieć, to ja chętnie. A to jest, proszę Państwa, Lasiodorides polisculpulatus. Poliscus. Poliscus. Nie skus, tylko polikus pulatus. Policulus pulatus. Jak, Julia? Policulus pulatus? Policulus pulatus. Policulus pulatus. Rzucam. To jest, proszę Państwa, samiec. Samica jest od niego dużo, dużo większa, w tym momencie oczywiście. Kupiłem go jako malutkiego osobnika, który miał tam 2,5 cm ciała i określony był jako samiec. Dużo nie ryzykowałem, bo potrzebowałem samca, chciałem mieć takiego na przyszłość. No i kupiłem sobie tego malucha jako samca. Teoretycznie, gdyby wyliniał i okazał się być samicą, to raczej bym nie stracił. Ale dobrze się ułożyło wszystko i jest to samczyk. Patrząc na jego gabaryty, powinien dojrzeć po tej wylince, co fajnie by się złożyło, bo samica też mniej więcej w podobnym okresie będzie linieć, porównując na tempo wzrostu i okres, kiedy linieją. Także mam nadzieję, że moje przewidywania się spełnią. Jeden z ksenestisów, które posiadam, a mianowicie ksenestis multimedia, intermedia. Co najśmieszniejsze, nie jest zbyt popularnym gatunkiem, a to był mój pierwszy ksenestis, jakiego w życiu miałem i badumct, oczywiście samiec wyrósł. Smacznego. Ależ ty jesteś piękny. Ależ ty jesteś głodny. I to jest też jeden ze sposobów na karmienie dużych pająków małym pokarmem. Nie musicie jednym karaczanem karmić. Możecie wrzucać, tak jak tutaj widzicie, kilka naraz. A może jeden za drugim. A wiecie, dlaczego pająki kręcą się nad swoją ofiarą, kładąc ją wcześniej na ziemi? A to dlatego, że najpierw, w momencie, kiedy trzymają ofiarę w pazurach jadowych, w haliterach, kręcą się dookoła i rozplatają pajęczynę na podłożu. Następnie taką ofiarę kładą na tej pajęczynie i owijają ją jeszcze trochę pajęczyną od góry i podnoszą taki pakiecik z pajęczyną, co pozwala nie rozpaść się ofierze. I to, proszę Państwa, jest ksenestis immanis, oczywiście nie do odróżnienia, ale od intermedia. Ciekawe, czy głodny. Głodnym, słusznym i sprawiedliwym.
coś nie biorą dzisiaj. Ja nie wiem. Może przynętę zmienić. Może zarzucimy w inne miejsce. Zawsze tak było, że na rybach jak jeździłem, że jak nie bierze, to może zmierzmy miejsce, a potem mój wujek już, już teorię oczywiście dopasowywał do tego, że no wiatr od wschodu, wtedy pająk robi chodu, wiatr od północy, pająk bierze tylko w nocy. Memento mori. Dorzucę mu jeszcze jednego karaczana. Sprawdzimy, jak reaguje na obecność intruza. Nie reaguje. Afonopelma crinirufum. Teraz ludzie tam krzyczą. Fajerwerki wystrzeliwują. Pająk uciekł. Pająk nie je. Jak nie będziesz jadł, to nie będziesz miał siły. Ciekawe, jak ty się spotkasz potem z panią, która czeka już na ciebie. Karaczan się przytula, ten nie chce, no widać, no. Taki z ciebie odważny pająk. A tu, proszę państwa, świeżutki, cieplutki, jeszcze nie dotykany przez niczyje paskudne ręce i łapy. Monocentropus balfurii, dorosły samiec. Przywitajcie go gorąco. Ornitoktonina jest pankaj zwykłej formy, czyli niebieski. No ale samiec, jak widać, chyba niezbytnio jest niebieski. Mam też pewne podejrzenia, że nie będzie jadł. A dlaczego? Bo zrobił sobie protest głodowy. Dupka no niezbyt duża, no ale najważniejsze, że je. Bo samiczka czeka na niego z utęsknieniem. Weźmiesz jeszcze jednego? Nie. Tego pająka wziąłem, przygotowałem jakieś 40 minut temu. On nie zmienił pozycji. To jest, proszę państwa, Citarognathus tongmianensis. Bardzo spokojny gatunek. Nieagresywny. Gatunek z Azji. Gatunek, który jest gatunkiem podziemnym. Możecie się zorientować tutaj po tej starej norce, do której właśnie karaczan sobie wskoczył na pochybel. I mam samiczkę, która też już jest gotowa do kopulacji. Ten samiec dojrzał u mnie stosunkowo niedawno, bo w listopadzie. Także może się coś uda. Trzymajcie kciuki. To jest, proszę państwa, Orphnaceus filipinus. Bardzo ładny gatunek. Ten akurat jest podrostkiem, ale też dorasta do dosyć pokaźnych rozmiarów. I będzie tak samo ładnie ubarwiony jako dorosły osobnik. A to jest wylinka. Tak właśnie orfnaceusy niszczą swoje wylinki. Jeżeli nie spostrzeżemy jej odpowiednio szybko, to zdaje nam się, że pająk nie wyliniał, a on ją tak zmielił, że jej nie znajdziecie. To jest, proszę państwa, Haplokosmia himalajana, ogólnie bardzo niedoceniony pająk. No wiadomo, że gatunek podziemny, więc oczywiście nie będzie go widać, hodowanie dziury, ale jeżeli chodzi o ubarwienie, jest bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnym pająkiem. Jednym z moich ulubionych ogólnie, dlatego mam zostawione 5 samic, gdzie taką ilość trzymam tylko gatunków, które są naprawdę popularne i fajnie schodzą, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ale po prostu ten gatunek lubię i sobie go trzymam. A to osobnik, który pochodzi z mojej hodowli. To już samica dorosła, chociaż nie ma maksymalnych rozmiarów. Rozmnożyłem ten gatunek bardzo dawno temu i oczywiście jakąś część zostawiłem sobie i wyszła jedna z kilku samiczek. No przyznajcie sami, jest piękna. No jest. A na koniec Pecyloteria striata, gatunek
miarę dobrze znany, bardzo podobny do Oecilotheria regalis. Weźmijmy, nie dam rady, odchylę trochę, nic się nie stanie. Gatunek nadrzewny, pochodzący z Azji, a już nie pamiętam, czy z Indii, czy ze Sri Lanki. Na pewno z tych dwóch gdzieś tam. Także jeżeli ktoś chce takiego pajączka mieć na koszulce, no to ja bardzo chętnie go narysuję. Ostatnio cały czas Oecilotheria rysuję. Jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych. Mamy na stronie nową formę wyboru koszulki, tak zwana mystery koszulka. Na czym to polega? Kupujecie sobie po prostu taką koszulkę i ja osobiście wybieram, jaki pająk tam będzie się znajdował, jakiego ja narysuję, to ja decyduję. I nie będzie to żaden pająk z tych, które są dostępne na sklepie, czyli 100% macie niespodziewankę. Pracuję także już nad czarnymi koszulkami, ale wymagają one bardzo, bardzo dużo pracy, więc będzie musiała być też inna trochę cena, ale to wszystko w swoim czasie. No cóż, do zobaczenia, dzięki za obejrzenie filmu.